Powinno się to rozstrzygać już stadion. Te 250 metrów sprintu. Jest. Zdecydowała się. Mocno idzie Justyna Kowalczyk. Tak, to już tak. Jest przewaga chyba 10 metrów. A więc nie wytrzymują rywalki jej ataku. Za chwilę będzie zjazd. Tam pewno to się wszystko będzie zbliżało. Justyna Kowalczyk prowadzi z przewagą 10 metrów mniej więcej. 2,8 sekundy nad Jochauk. I teraz Polka musi dobrze skoncentrować się na tym zjeździe. To jest spora przewaga. No czyżby pachniało drugim złotym medalem. Jochauk jest za nią. Stejra, Miedwiediewa, Szewczenko. Polka jest już z dużą przewagą. Jest szansa na drugi złoty medal. Za chwilę będzie mocny podbieg. Ta wołga, o której mówisz, Józek. I będzie. Ale one nie rezygnują z walki jeszcze. To był moment. Będzie. Sama końcówka tamtego podbiegu. Jochauk piekielnie mocno. Piekielnie mocno również Stejra. Tam dalej jeszcze moim zdaniem będzie złoto. Dobrze, poczekaj, nie denerwuj się. Mocnymi sztychami cały czas. Świetnie rozegrała, jest zmęczona. Jeszcze przed sobą ma ten ostry podbieg. Jest. Ogląda się, widzi, że jest już duża przewaga. Kolejny dubel Polki. Zaraz będzie podbieg pod górę. Jeszcze jeden zjazd i potem już tylko podbieg i stadion. No, Justyna Kowalczyk. Duża przewaga. Duża przewaga. Dobrze. W tej chwili to jest już ponad 50-60 metrów, a więc jest kolejny złoto. Złoty medal szykuje się dla Polski. Za nią jest Teresa Jochauk, jest Kristin Stejra, jest Miedwiediewa, ale Polka już daleko. One wszystkie są zmęczone. Ta młoda Teresa Jochauk zapłaciła za to prowadzenie. No, najbardziej rutynowana jest Szewczenko. Józek, spokojnie, spokojnie. Jest Szewczenko w tej chwili na drugim miejscu. Popatrzmy, już po zjeździe powinna za chwilę podbiegać Kowalczyk. Co nie pokazują już ten... Tam odskoczyła w tej chwili... Popatrzmy, gdzie jest Justyna, już na tej wodzie i za chwilę, proszę Państwa, stadion. Jeszcze zostanie jej 250 metrów potwornego zmęczenia. Jest pierwsza Polka, ostatnie 200 metrów. Justyna Kowalczyk biegnie po drugi złoty medal, po trzeci medal w tych mistrzostwach. Proszę Państwa, fenomenalna forma Polki. Za nią daleko Norweżki, za nią Ukrainka, za nią wszystkie inne. Ona jest najlepsza. Jest po raz drugi mistrzynią świata. Brawo. Drugi złoty medal. Fantastycznie. Dalej biegnie. Kto jest na drugim miejscu? Chyba Miedwiediewa. Zobaczymy. Tak. I dopiero potem Szewczenko, a więc Rosjanka, Ukrainka, Jochauk, Stejra, Norweżki w pobitym polu, Finka. Fantastyczny kolejny, mądry, taktycznie bieg Justyny Kowalczyk i znakomita, rewelacyjna forma. Józek już pobiegł za chwilę, pewno Państwo zobaczą go w studio. On nie wytrzymuje takich napięć. Wygrała z nim po prostu Justyna Kowalczyk. Przywiozła z tych mistrzostw, przywiezie 3 medale. Tak, no chwila szczęścia, fantastycznie to była ta strefa tych ostatnich kilkuset metrów, kiedy trzeba było zdecydować się, podjąć decyzję, nie wytrzymały na tym przedostatnim długim podbiegu. Mówiliśmy, jest świetnie przygotowana, mocna, widać to było przez cały czas.